co jest nie tak ze szczepionkami. Dzisiejszy materiał powstał, można powiedzieć, kiedy przypomniałem sobie o materiale, który obejrzałem chyba rok, dwa lata temu, znajdującym się na kanale Uwaga, Naukowy Bełkot. Na pewno go znajdziecie, na pewno wiele osób z Was zna ten kanał. No wiedza, merytoryka, sposób przedstawiania, no to jest coś 100 tysiąc razy lepszego niż znajdziecie tutaj, niestety. Ale co jest nie tak ze szczepionkami? Pierwsza, najważniejsza, największa wada to skuteczność. Niestety dla szczepionek zbyt wysoka. To, jak skuteczne są te szczepionki, to, że obecnie nie widzimy tych setek tysięcy, milionów ludzi, dzieci chorujących, umierających na takie choroby jak ospa prawdziwa, odra, polio, to, co spowodowały właśnie szczepionki, które ograniczyły, zminimalizowały albo nawet wyeliminowały te zagrożenia, powoduje niestety, że nie widząc tych obrazów, tych umierających, chorujących ludzi, zaczynamy negować sens szczepionek. Wtedy, kiedy nawet wtedy negowano, ale wtedy, kiedy widziano, że na przykład co któraś osoba umiera, a pojawia się szczepionka i umiera wtedy nieco setna, czy co 20 osoba, tylko co milionowa, wtedy to widziano, wtedy niejako kłuło to w oczy. Teraz niestety pojawił się ten problem, że te szczepionki dzięki swojej skuteczności, ta ich skuteczność, wysoka skuteczność stała się bronią niestety, która jest teraz wymierzona w szczepionki. Coś, co nam pomogło, uratowało miliony, setki milionów, dziesiątki milionów osób, można powiedzieć setki milionów, przed chorobą i śmiercią, niestety spowodowało, że te szczepionki są negowane. Kolejna sprawa, co jest nie tak ze szczepionkami, to jest to wyniki badań dotyczących szczepionek. Badań mówiących o szczepionkach są dziesiątki tysięcy. Dziesiątki tysięcy rzetelnych, naukowych, mądrych badań przeprowadzonych w odpowiedni sposób, merytoryczny, prawidłowy, bez błędów, z zwykłym, rzetelnym, logicznym wytłumaczeniem, co przedstawiały. I teraz przedstawcie mi 10 z nich, ale takich prawdziwych, niewymyślonych, nieopłaconych, nie wziętych z kosmosu, badań, które negują, zaprzeczają szczepieniom, które udowadniają, że te szczepionki są w jakikolwiek sposób szkodliwe. Oczywiście nie mówię tu, że istnieje 100% skuteczność, bo nie i nikt tak nie twierdzi. Nikt nie twierdzi, że te szczepionki zawsze wszystkim pomogą, że będą naprawdę skuteczne. Ale pokażcie inną metodę, która pozwoli uratować tyle ludzi, która umożliwi ratować tyle istnień. Pokażcie metodę, która dziesięciokrotnie mniej nawet pozwoli ratować ludzi. Stukrotnie. Metodę, która pozwoli 100 razy mniej chronić nas. No niestety nie ma. Nie podobają się szczepionki, wymyśl coś mądrzejszego. Szczepionki są wykorzystaniem zwykłego naszego ludzkiego ciała, naszego układu odpornościowego, tak żeby on mógł się nauczyć działać. Czyli my ludzie wykorzystujemy zwierzęta, cały nasz otaczający świat dla naszych celów. Szczepionki są tym samym. I to właśnie jest z nimi nie tak, że są zbyt skuteczne, są zbyt takie czymś oczywistym. Choroby, którym przeciwdziałają, są czymś albo bardzo odległym, albo czasowo, albo też miejscowo, bo na wiele rzeczy wystarczy pojechać niestety do Afryki albo do Indii i zobaczyć, co tam się dzieje. I wtedy możemy sobie uświadomić, jak jest bez tych okropnych według niektórych szczepion. Rozgadałem się. No dobra, zapraszam oczywiście na ten kanał, no ale to jest chyba jeden z największych tego takich naukowych, przekazujących taką wiedzę kanałów.
uwaga, naukowy bełkot. No, naprawdę warto. Choćbyśmy się nie zgadzali, to otworzy nam to wiele w naszych głowach i spróbujmy, sprawdzimy go i może się nasze postrzeganie zmieni. Dziękuję za uwagę, za to trochę popłynięcie. Do usłyszenia ponownie.